Kontynuujemy temat obwodów rezonansowych, czyli podstawy do tego, żeby stworzyć, żeby umieć stworzyć generator, zaprojektować generator LC. To jest kontynuacja poprzedniego filmu. Zdecydowanie należałoby najpierw obejrzeć film poprzedni. No i cóż, waga taka sama tematu jak poprzednio, czyli jest to poziom zdecydowanie zaawansowany. Trudność oceniam właśnie w podobnie jak w poprzednim filmie i przydatność no, dla tego tematu, czyli dla obwodów rezonansowych, dla wzmacniaczy rezonansowych i dla generatorów LC, no zdecydowanie jest to przydatność stuprocentowa. Dzień dobry, jak już jestem na wizji, kontynuujemy temat. Przypominam, że doszliśmy w sumie do niezbyt jeszcze rozbudowanych wniosków. Mianowicie, że jeżeli mamy obwód rezonansowy, złożony obwód rezonansowy LC, złożony, co oczywiste przy tej nazwie, z L i C. Nie pamiętam, jak je nazywałem poprzednio. Przypominam, że być może po prostu L i C wystarczy, albo C, R i LR. Czasami dodaję te symbole, czasami nie. Niestety jestem niekonsekwentny. Przypominam, że żeby zobaczyć właściwości rezonansowe obwodu równoległego, musi być on pobudzany ze źródła prądowego, a nie ze źródła napięciowego, czy też ze źródła, które ma charakter prądowy, a więc dużą rezystancję wewnętrzną, w idealnym przypadku najlepiej nieskończoną rezystancję wewnętrzną. No i przypominam, że uzupełniamy ten obrazek o rezystancję, która nie jest elementem, którą nazywam RR, czyli rezystancję zastępczą obwodu równoległego, która no, zamienia nam niewygodną w obliczeniach i projektowaniu rezystancję szeregową cewki, która ogranicza jej dobroć. Zaraz będziemy mówić o dobroci szerzej. I przenosimy ją jako jakąś rezystancję, która jest równoległa do pojemności i indukcyjności. W tym rozumowaniu upraszczamy rzecz, że kondensator jest idealny, a całe zło siedzi w cewce. I tak przeważnie jest, ale mówiłem już o tym, że no, niekoniecznie, nie zawsze są kondensatory, które są słabe. Wymazuję już ten opornik z cewki. Posługujemy się tylko tym obrazem, czyli to jest zabieg, który jest teorii obwodowo uzasadniony, ale fizycznie nie, bo oczywiście cewka ma rezonans, ma rezystancję tą taką pasożytniczą szeregową tak naprawdę, no ale niewygodnie nam się na takiej szeregowej rezystancji w obwodzie równoległym operuje. Więc mamy taki obwód, to jest obwód rezonansowy o skończonej dobroci, którą ogranicza RR i zaraz się właśnie zajmiemy szerzej dobrocią. Warto rozumieć, czym jest ten parametr i będzie dla nas ważny o tyle jeszcze, że na jego podstawie będziemy, no spróbuję Wam pokazać pewną technikę, pewne narzędzie do projektowania obwodu rezonansowego. I to chyba należy właśnie takim słowem mocnym, projektowanie, nie właśnie nie szumnym, chyba to jest prawdziwe, trafne określenie, projektowanie obwodu rezonansowego. Zaraz wytłumaczę, czemu to jest aż projektowanie. I myślę, że ten materiał jest wprawdzie wąsko specjalistyczny. W tej chwili wydaje się mało komu są generatory LC potrzebne, w ogóle są potrzebne, ale mało ludzi się tym zajmuje. Większość korzysta z gotowych już rozwiązań. No niemniej, jeżeli już no, chce się coś takiego zrobić samodzielnie,
no to ja nie trafiłem na podobne techniki dojścia do tego, co dojścia do tego, jak zaprojektować obwód rezonansowy, bo co innego użyć wzoru Thomsona, zaraz go ponownie przypomnę, a można użyć, jeżeli na przykład patrzycie na cudzy obwód, ktoś już zaprojektował wzmacniacz rezonansowy, filtr, jakiś generator i tam jest, nie wiem, cewka jest 160 nanohedrów, a pojemność jest załóżmy 56 pikofaradów, to na podstawie tych danych wzór Thomsona pozwala wyliczyć częstotliwość rezonansową tego obwodu. Ale jeżeli wy projektujecie generator i macie do zrobienia generator na 10 MHz, no to właściwie wzór Thomsona niewiele daje. No bo przypominam, że to jest taki wzór. To jest wzór na częstotliwość rezonansową obwodu rezonansowego. I tutaj jest, no w sumie on jest no może nie taki łatwy, że nie umiemy go liczyć na palcach, ale też nie jakiś strasznie skomplikowany. Kalkulatory naukowe sobie z takim czymś doskonale radzą. Tylko problem polega na tym, że ten wzór w żaden sposób nam nie pokazuje, jaka powinna być ta para, czyli... Bo może być dowolna para. Mogę przyjąć jakiekolwiek L i doliczyć do tego C. No bo to jest wzór jakby z dwiema niewiadomymi. To jest dane, a musimy coś zrobić z L i C. Więc zakładamy, może założymy sobie jeden z parametrów. Zaglądam do szuflady, patrzę jakie mam cewki tam w szufladzie i doliczam do tego C. No to jest... bardzo nieskuteczne i zaraz będę Wam pokazywał dlaczego i co możemy z tym, co właściwie musimy z tym zrobić. Więc powtórzę jeszcze raz, nie zetknąłem się właśnie z taką techniką dojścia do obwodu rezonansu, dojścia do tej pary. Wprawdzie to, co Wam pokażę, nie jest super rozwiązaniem jakimś takim, że od razu łup i inżynierski wzór i wiadomo, co mamy robić. Niestety nie. Ale to jest temat dla zaawansowanych i cierpliwych ludzi. To, co Wam pokażę, jest zawężeniem obszaru tej pary. Żeby nie trafiać, jakby to rzec na razie tak wstępnie, na zbyt małe cewki i na zbyt duże cewki oraz zbyt małe pojemności i zbyt duże pojemności. To tak naprawdę nie jest kwestia samych wartości tych elementów, co ich połączenia, ich właściwie ich iloczynu, czy też stosunku tych wartości i zaraz to będziemy rozwijać. Najpierw dobroć samego obwodu, taka jakby, no można powiedzieć, że definicyjna. Mam nadzieję, że flamaster przeżył upadek. Oj, właściwie to nie to chciałem narysować. Chciałem narysować osie, a narysowałem wykres. Co za nieszczęście. No dobrze. Na osi pionowej jest jakaś amplituda, czy też wzmocnienie jakiegoś obwodu. Może to być amplituda albo wzmocnienie, czyli to stosunek amplitud, powiedzmy napięcia tutaj, tu do tego prądu. Łatwiej będzie nam myśleć, myśląc o amplitudzie w tym miejscu. No i jeżeli zmierzylibyśmy to wobuloskopem, taki obwód rezonansowy nieznany, to zaraz poprawię, żeby była lepsza widoczność, bo ten zielony jest ledwo co widoczny, ale czarnym już mi nie wychodzi tak ładnie. To tutaj mamy coś takiego jak częstotliwość rezonansową. To jest ta wartość. A teraz dobroć. Otóż dobroć jest definiowana w ten sposób. Jeżeli tutaj jest amplituda max, to jeżeli zsuniemy się z tego samego szczytu tego dzwonu niżej,
może zapiszę to w ten sposób. Minus 3 decybele. I to znaczy, że zsuwamy się na taki poziom z tej górki, z tego samego szczytu, żeby amplitudy spadły o 3 decybele, czyli mniej więcej tam do 70%, prawda? I mamy w ten sposób wyznaczone takie charakterystyczne punkty. Tu mamy FR, a tutaj mamy delta F. Między tymi punktami na dzwonie, które oba dla częstotliwości niższych i dla częstotliwości wyższych są punktami zsunięcia o minus 3 dB, czyli mniej więcej, jak wiadomo, to jest około 70%. No i dobroć obwodu rezonansowego, niezależnie od tego, co by tam nie siedziało w środku, ja to po prostu w tej chwili jakby mierzę. Biorę sprzęt, bobuloskop, biorę, mierzę i wychodzi mi coś takiego. To jest FR przez delta F. I można powiedzieć, że to jest definicja, dobroci dla obwodu rezonansowego. I ona jest, użyteczna wtedy, kiedy badamy już obwód, jaki nam wyszedł. Mogło nam się wydawać, że on będzie jakiś inny, ale się mierzymy fizycznie i się okazuje, że jest taki. Można to zrobić fizycznie albo symulacyjnie, bo możemy w symulacji nie być pewni, czy prawidłowo policzyliśmy wszystkie rzeczy i uwzględniliśmy wszystkie rzeczy, które wpływają na dobroć. No i to jest taki pomiar. Czy fizyczny, czy symulacyjny, to jest pomiar. Natomiast przy projektowaniu takie coś jest dla nas kompletnie nieużyteczne, ponieważ my jeszcze nie widzimy tego dzwonu. On dopiero powstanie. Dopiero jak zbudujemy obwód rezonansowy, dobierzemy C i L, starając się uwzględnić w miarę możliwości dane, które mamy, starając się uwzględnić RR, jakie tutaj może wyjść, z tym jest największy problem. I wtedy jeszcze nie mamy, kiedy projektujemy ten obwód, jeszcze tego nie mamy. Więc nie bardzo ta definicja nam do czegokolwiek służy. Przypominam, że jej użyjemy dopiero wtedy, kiedy już zbudowaliśmy układ, mamy sprzęt i możemy zmierzyć charakterystykę. Wobuloskop do tego służy. Albo symulujemy układ i wydaje nam się przynajmniej, że coś wiemy na przykład na temat cewki i jej dobroci, czy też zakładamy jakąś dobroć cewki, robimy zabieg z przeniesieniem dobroci cewki na postać równoległą i znowu symulujemy i sprawdzamy, co wyszło. Dlaczego to trzeba by zmierzyć choćby symulacyjnie? Dlatego, że to jest przykład taki, w którym jakby idealnie, jakby można powiedzieć, wiemy, co sądzić na temat cewki, a przez to i obwodu rezonansowego. Tymczasem na obwód rezonansowy wpływa zarówno dobroć cewki, jak i otoczenie. Wyobraźmy sobie, że na przykład źródło prądowe nie jest idealne, tylko ma rezystancję wewnętrzną. Jeżeli źródło ma rezystancję swoją wewnętrzną, którą nazwę tutaj RU, to RU również psuje obwód rezonansowy, dodając się równolegle do RR-a, czyli załóżmy, że cewka miała dobroć, zaraz powiemy, co to jest dobroć cewki, załóżmy, że cewka miała dobroć 50 i wyszło jakieś RR, załóżmy, że RR wyszło, 2 kOhm i przyjmijmy teraz, żeby było łatwo myśleć, ERU tego źródła prądowego też jest 2 kOhm, to znaczy, że dobroć po dodaniu tego, po uwzględnieniu tego RU, które siedzi niestety w źródle prądowym, spada dwa razy. Również obciążenie tutaj jest jakieś i o ile całkiem często możemy założyć, że źródło jest pobudzane, że obwód jest pobudzany ze źródła prądowego idealnego, powiedzmy tranzystor, który kolektorem pobudza taki obwód rezonansowy, może być z grubsza w typowym przypadku uznany za idealne źródło, może tak, dobre, dostatecznie dobre źródło prądowe, o tyle obciążenia prawie zawsze się jakieś pojawiają i
psują nam dobroć, więc nie wiemy tak z góry, wszystkiego nie jesteśmy w stanie zwykle uwzględnić, to dlatego pomiar, czy symulacyjny, czy prawdziwy pomiar fizyczny tego typu przydaje się, żeby sprawdzić, czy nasze projektowanie nie wymknęło się nam spod kontroli. No dobrze, to w takim razie to robimy, jak już zbudowaliśmy układ. Ja to niepotrzebnie być może umieściłem na początku, no ale ten wątek, ale to jest jakby kwestia definicyjna, więc wolałem od tego zacząć. A teraz przybliżmy dobroć od strony, popatrzmy na dobroć od strony elementu. Ponieważ zakładamy w tym uproszczonym rozumowaniu, które najczęściej jest wystarczające, że dobroć cała samego obwodu, nie otoczenia, tylko samego obwodu, siedzi w cewce, czyli zepsucie dobroci z nieskończoności do wartości rzeczywistych siedzi w cewce, no to zastanówmy się, gdybyśmy mieli teraz od zera, robilibyśmy to pierwszy raz na świecie, musielibyśmy zdefiniować jakość cewki pracującej w obwodzie rezonansowym. No i teraz, jak to zrobić? Załóżmy, że mamy dostęp do informacji, jakie jest to RS, które tutaj już starłem, ale przypomnę, no bo wydaje się, że najbardziej, jak to oznaczać, żeby było konsekwentnie, będę oznaczał małą literką R i S jako rezystancja szeregowa. Załóżmy, że mamy informację o tym RS-ie, chociaż tak naprawdę nie mamy, tłumaczyłem to w poprzednim filmie, bo decyduje o tym efekt naskórkowy. I nie mamy takich homomierzy, które mogłyby wprost zmierzyć tego RS, dlatego że to RS pojawia się na określonej częstotliwości, a na tej częstotliwości cewka jest jakby jeszcze bardziej obecna, że tak się wyrażę, niż RS. Czyli nie da się zmierzyć po prostu całej tej impedancji homomierzem wielkiej częstotliwości, bo on pokaże sumę impedancji cewki i samego RS-a. Przy czym, jeżeli to w ogóle są jakieś rozsądne wartości, to impedancja cewki, moduł impedancji cewki będzie wyraźnie większy niż to RS. Gdyby było inaczej, to dobroć cewki jest do kitu. Powinna dominować indukcyjność nad tym RS-em. To powinno być szczątkowe, a nie dominująca część całej impedancji. Jeżeli jest dominujący RS nad impedancją cewki, to ta cewka nie jest dobra, chyba to jest jasne. No i teraz zobaczcie, że tak naprawdę to jest ohmowe, to jest w henrach, więc te dwie rzeczy tak naprawdę nie dają się sensownie zestawić ze sobą, więc jeżeli mielibyśmy wymyślić ponownie, czy też od zera, załóżmy, wymyślić definicję dobroci cewki, to chyba byłoby rozsądne powiedzieć, to będzie stosunek modułu impedancji cewki do jej tej rezystancji szeregowej. Jeśli chodzi o samą cewkę, że tak powiem, wyrwaną z obwodu rezonansowego, mamy cewkę i chcemy właśnie podać tę miarę jej jakości. Impedancja jest, moduł impedancji jest w ohmach i RS też jest w ohmach. To, że go normalnie nie znamy, to inna sprawa, ale żeby tę jakość powiązać z tymi parametrami, bo mamy tylko dwie rzeczy w tej prawdziwej cewce, L i RS. Oczywiście jeszcze cewka złośliwie ma jeszcze inne rzeczy, a ja już mówiłem, RS jeszcze w dodatku zależy od częstotliwości. To jest koszmar, ale na razie przyjmijmy jakieś uproszczenie. Mamy tylko L i RS, więc dobroć cewki, nazwę to QL, to jest stosunek modułu impedancji tej cewki, bo moduł impedancji cewki to są ohmy, to działa z grubsza jak ohmy. Moduł impedancji cewki, który liczony jest w ten sposób, do rezystancji szeregowej. I mam nadzieję, że to pokazuje dobrze, kiedy cewka może być uznana za idealną. Jak ma RS równy 0, to jest cewka idealna, wtedy QL przybiera wartość nieskończoną.
No i dobrze, to tak miało być. Z kolei, kiedy te dwie wartości, licznik i mianownik, są porównywalne, to dobroć jest jeden, czyli to jest dobroć absolutnie do niczego. Uprzedzając fakty, w generatorach RC mniej więcej wychodzi tak, że żeby w ogóle ten generator naprawdę był sinusoidalny, bo jak się buduje generator RC, to prawie zawsze po to, żeby generować sygnał sinusoidalny w miarę czysty. To o tym decyduje właśnie dobroć obwodu. Czym lepsza dobroć, tym czystszy sygnał sinusoidalny ten generator generuje. No i tak mniej więcej się uznaje, że tak, znaczy nie tyle się uznaje, no powiedzmy, że dobroć 5 to jest no tak już słabo, no i ale jeszcze można zrobić generator. Natomiast dobroć 1 to już jest dyskwalifikacja. Więc no chyba widzicie, jak to się układa. Jeżeli impedancja cewki, jej moduł, wyraźnie dominuje nad rezystancją szeregową, cewka jest w porządku. Jeżeli te wartości zaczynają być porównywalne, cewka jest do niczego. I teraz jeszcze, żeby przytrzymać się przy tym, to jest wprawdzie trochę zamącające ten obraz, który usiłuję Wam narysować, ale musimy chyba to teraz zrobić. Zobaczcie, że ta sama cewka, załóżmy, że mamy RS, która nie wynika z naskórkowości, czyli nie zależy od częstotliwości, tylko jest po prostu, nie wiem, jakąś bezczelną, taką ordynarną rezystancją omową drutu. Bo ktoś, nie wiem, użył bardzo cienkiego drutu albo coś w tym, albo tego drutu jest bardzo dużo. I załóżmy, że RS jest stałe. Praktycznie dla cewek wielkiej częstotliwości nigdy tak nie jest. Ale załóżmy, że jest stałe. To teraz zobaczcie, że ta sama cewka. I załóżmy, że to RS jest, nie wiem, 10 ohmów. To ta sama cewka dla dużych częstotliwości, jeżeli nie ma innych parametrów pasożytniczych w takim modelu, czyli mamy tylko L i tylko RS, to ta sama cewka dla dużych częstotliwości tu będzie miała duży licznik i będzie ten licznik, bo przy dużych F będzie duży licznik, a RS przyjęliśmy, że jest 10 ohmów i załóżmy, że to coś przyjęło dla odpowiednio dużej częstotliwości wartość 100 ohmów, to wtedy ta cewka ma tutaj 100 ohmów przez 10 ohmów przyjęliśmy, ma wtedy dobroć 10. Ta sama cewka dla odpowiednio niskiej częstotliwości będzie miała ten licznik mały i może mieć na przykład licznik równy 1 ohm, a tutaj jest ciągle 10 ohmów. Wtedy ta cewka ma dobroć 0,1, czyli już zupełnie poniżej dna. I to jest ta sama cewka. Dobroć, innymi słowy, zależy od częstotliwości. Niestety z dwóch powodów, nawet z trzech, ale o trzecim na razie nie będę mówić, żeby nie mącić. Z dwóch powodów głównych. Po pierwsze, ten licznik, czyli impedancja cewki, zależy od częstotliwości. Wprost. Po drugie, RS niestety też zależy od częstotliwości i rośnie z częstotliwością, jeżeli mówimy o efekcie naskórkowym. Jeszcze na wszelki wypadek jedna uwaga. Cewka to naprawdę bardzo trudny element, a cewka z rdzeniem to super trudny element według mnie. A to tak mówię na razie o cewkach bez rdzenia albo bez rdzenia ferrytowego, to nawet ta cewka bez rdzenia, powietrzna, w ogóle bez rdzenia, jest o tyle właśnie trudna, że to RS i tak nie stanowi całej dobroci, znaczy przepraszam, RS w tym modelu stanowi całą o dobroci cewki, ale nie jest to tylko w tym czymś, w tym RS-ie, nie siedzi tylko zjawisko naskórkowości. Siedzą jakieś jeszcze inne straszne zwierzęta, demony, bo na przykład część z tej dobroci skończonej, ograniczania dobroci, bierze się z rozproszania pola magnetycznego. No przeważnie cewka jest montowana, no nie wisi w próżni, tak by było najfajniej. W próżni, w kompletnej pustce, gdzie nie ma żadnego otoczenia, tylko przeważnie jest zamontowana nad płytką i część z pola wnika w elementy, które są obok.
część pola magnetycznego. I przeważnie płytki, na szczęście nie robimy płytek ze stali, chociaż solidna płytka powinna być absolutnie ze stali, ale nie, jest z laminatu i tam nie ma przeważnie stali ani elementów magnetycznych, ale mogą być inne cewki i mogą, nawet jeżeli tam nie ma stricte ferromagnetycznych materiałów, to samo wniknięcie pola w laminat, miedź, laminat FR4 typowy, to już jest oddziaływanie, chociaż słabe, na pole magnetyczne szybko zmienne. Więc nie liczcie na to, że samą naskórkowością doliczycie się RS-a, bo można próbować, ale niestety i tak nie będzie to wynik miarodajny, ponieważ oprócz naskórkowości, wolałem o tym w tym momencie powiedzieć, oprócz naskórkowości siedzą jeszcze takie rzeczy polowe, czyli sprawy związane z rozproszeniem pola tutaj magnetycznego. To jest po prostu nie do zjedzenia według mnie, chociaż może są specjaliści, którzy sobie z tym radzą. Dobrze, jeżeli teraz mamy coś takiego, to w sumie nie jest znowu skomplikowany wzór, jeżeli mamy indukcyjność cewki, znamy częstotliwość, na której ta cewka ma pracować, jest sens mówienia o dobroci tylko dla określonej cewki pracującej z określoną częstotliwością. Jeszcze raz, na wszelki wypadek, według mnie to bardzo często ludziom umyka. Ta sama cewka dla różnych częstotliwości będzie miała różną dobroć, bo czasami patrzymy do katalogu i odruchowo szczytujemy dobroć z katalogu, a tam jest napisane Q równa się na przykład 40, a gdzieś jest gwiazdka, pomiar przy 1 MHz. No i teraz pytanie, czy my będziemy pracować też przy 1 MHz? Czy mamy w ogóle, jak to kupiliśmy tę cewkę, powinniśmy jej używać wyłącznie dla 1 MHz? No oczywiście nie. Producent podał dla jakiejś jednej częstotliwości dobroć, ale dla innych może być ta dobroć zupełnie inna. I jeżeli będziemy pracować na 2 MHz, a ona miała podane 40 dla MHz, dobroć 40 dla MHz, to pewnie będzie jej dobroć większa, ale nie ma gwarancji, bo może wzrosnąć RS i nie wiadomo, jak to się będzie układało. Więc no niestety to jest tak, że przeważnie, smutna sprawa, z grubsza tylko możemy szacować dobroć cewki. Katalog może nam pomóc, ale bardzo mało producentów podaje te parametry naprawdę porządnie, czyli na przykład podaje albo charakterystyki dobroci funkcji częstotliwości, albo modele zastępcze tej cewki, które pozwalają odtworzyć jej dobroć zmienną funkcji częstotliwości. To niestety jest rzadkość. I musimy sobie z tym mimo wszystko radzić, no bo inaczej powiedzielibyśmy, a jeżeli to jest takie trudne, to ja tego nie robię. Można oczywiście tak podejść, mnóstwo ludzi rezygnuje z tej dziedziny i nic w niej nie robi, nawet kiedy potencjalnie mogłaby być wartość z tego, więc jakby tym bardziej zachęcam Was, tych, którzy mają cierpliwość, do wgryzienia się w ten temat, ponieważ to jest, z takimi dziedzinami jest zawsze tak, że one są trudno opanowywalne, ale jak już się je opanuje, to ma się dodatkowy bonus, czyli potrafię zrobić coś, czego nie potrafią zrobić inni. I dlatego czasami te trudne dziedziny, oczywiście nie możemy opanować wszystkich dziedzin na świecie trudnych, ale czasami warto opanować jakieś takie dziedziny trudne, jakieś swoje, które nam dają właśnie takie bonusy, że możemy zrobić coś, czego inni nie potrafią. Dobrze, to mamy dobroć cewki. Teraz, jeżeli o cewce wiemy, że ma dobroć, załóżmy, że wiemy, przyjmijmy taki model, bo inaczej się pogubimy, załóżmy, że znamy dobroć cewki, i ta dobroć cewki jest, załóżmy, 40. Dobroć jest wartością niemianowaną, bo to jest ohm przez ohm i podajemy dobroć właśnie w taki sposób. I teraz musimy przejść na taki obraz. No to teraz musimy z kolei musimy stworzyć to RR, znaczy odtworzyć, nie tyle stworzyć, odtworzyć wartość RR-a. I tutaj na szczęście jest sprawa dość prosta, bo tutaj powinienem
zrobić taki napis. Na przykład QL równa się, to jest L niestarannie napisane. Na przykład jest tyle i teraz Q obwodu rezonansowego, będę używał tego Q bez żadnego indeksu, to jest dobroć obwodu rezonansowego, to jest RR przez RO. Już mówiliśmy o RO, przypominam, RO przeważnie liczymy w ten sposób. I właściwie to też jest RO. Jeżeli to jest częstotliwość rezonansowa, to właśnie jest RO, czyli opór charakterystyczny, a więc opór każdego z tych, właściwie moduł impedancji każdego z tych elementów dla rezonansu. Dla rezonansu te elementy mają ten sam moduł impedancji, jeszcze raz przypomnę, tylko przesuwają fazę w przeciwne strony i to przesunięcie fazy się znosi na zero. Obwód rezonansowy równoległy, typ prosty, dla rezonansu nie przesuwa fazy, ponieważ C przesuwa w jedną stronę, a L dokładnie w przeciwną stronę, o tyle samo i te przesunięcia fazy się znoszą. Więc tutaj przesunięcie fazy jest 0 i dla tej sytuacji właśnie to jest ta, każdy z tych modułów impedancji to jest RO i to też jest właśnie RO. Ale częściej liczymy nie z tego, a raczej z tego, ale oczywiście zależy od sytuacji, bo możemy mieć tylko to do dyspozycji. Wtedy liczymy z tego, co mamy. Chyba jest jasne. I obwód rezonansowy w całości ma takie Q, taką dobroć. To jest stosunek tej rezystancji do rezystancji, do oporu charakterystycznego. No i znowu, mam nadzieję, że to widzicie. Jeżeli cewka jest bardzo dobra, a kondensator idealny, to czym lepsza cewka, tym będzie większe RR. Czym większe RR, tym będzie większe Q. Przy idealnym obwodzie tutaj jest nieskończoność, ten opór charakterystyczny ma skończoną wartość, no i Q wtedy przyjmuje wartość nieskończoną. Więc jeżeli potrzebujemy, jeżeli wiemy o cewce, że ma tyle, na razie przyjmujemy w rozumowaniu, że z grubsza znamy albo zakładamy dobroć cewki, że jest tyle, to RR wyliczamy w ten sposób. RO znamy, jeżeli znamy w ogóle już obwód rezonansowy, to zaraz dojdziemy do tego. RO znamy, bo wyszło nam z obwodu rezonansowego, jaki projektujemy. Liczymy, no chyba mogę przekształcić wzór, mam nadzieję, że się nie pomylę. Prosta operacja. RO to będzie Q. Q razy RO. A Q jest takie samo. To jest 40, ponieważ jeżeli tylko cewka, uwaga, jeżeli tylko cewka decyduje o dobroci obwodu rezonansowego, no to jeżeli dobroć cewki jest 40, to dobroć całego obwodu też 40. Dlatego tutaj utożsamiam te dobroci, ponieważ kondensator założyłem, że jest idealny i on nie psuje. Całe psucie siedzi w cewce. Dobra, i teraz dlaczego zacząłem od wzoru Thomsona? Ano dlatego, żeby pokazać, że wzór Thomsona sam z siebie nie podaje nam, jaka para jest sensowna, a jaka nie. I ja dość długo szukałem właśnie takiej metody, żeby móc projektować, a nie tylko liczyć cudze obwody, móc projektować własne obwody rezonansowe, bo nie jest obojętne, jaka ta para będzie. To nie jest tak, że możemy wziąć, nie wiem, pikofarad i nie wiem, 100 nanohenrów, albo jeden pikohenr i 100 nanofaradów, ponieważ pikohenra na przykład nie potrafimy w ogóle zrobić. Więc jakby sami rozumiecie, że choćby z tego powodu, że są, nie wiem, jak pojemność wyjdzie 0,1 pikofarada, to no, montaż będzie dawał no, pewnie z 10 razy tyle i użycie pojemności 0,1 pikofarada mija się z celem. Więc da się powiązać ze sobą. Wiem, że to jest mocno nudne, ale nie mam innego sposobu, sorry. Pod względem kanału na YouTubie
Wszystkie filmy powinny być takie lotne, ciekawe i nośne i rozrywkowe, ale tak, jeżeli chcę Wam pokazać, naprawdę chcę Wam pokazać, jak można, co można myśleć i jak można zaprojektować generator LC, to muszę Was przez to niestety jakoś przeprowadzić. To, co Wam pokazuję, to są tylko po prostu narzędzia. To nie jest typowe narzędzie, którego najczęściej używamy, czyli prawo Ohma, Kirchhoffy, zależność mocy od napięcia czy coś takiego. To są narzędzia rzadsze, używane tylko w tej dziedzinie, ale niezbędne do tego, żeby móc takie generatory, czy obwody, czy wzmacniacze rezonansowe, czy obwody rezonansowe budować samodzielnie. Jeżeli się weźmie te wszystkie wzory ze sobą, to tego już nie chcę Was tym męczyć. Tu musiałem zdefiniować dobroć cewki i to musiałem Wam pokazać, czym jest dobroć cewki, czym jest dobroć obwodu, tak rozumianego, tak przedstawionego. A teraz pozbieranie tych rzeczy ze sobą daje następujące wzory. Tutaj sobie pozwolę zetrzeć już niestety obwód rezonansowy, bo no, muszę mieć miejsce. Można powiązać te wszystkie rzeczy ze sobą. Nie należy, broń Boże, tych wzorów, nie wiem, pamiętać, kuwać na blachę, to absurd. Ja mam te wzory, które zaraz napiszę po prostu na kartce przed nosem, jak siedzę przy biurku warsztatowym i jak liczę, to po prostu sięgam do tych wzorów. One nie są skomplikowane, ale ja ich nie pamiętam. Bo po co? I Wam też nie polecam. Po jakimś czasie oczywiście trochę je pamiętam, jak częściej używam, to mi się zapamiętują, ale wolę i tak wolę odtworzyć z kartki. Możemy uzależnić L i C od trzech parametrów. Od RR, od częstotliwości i od dobroci, albo od częstotliwości i RO. Najpierw od tych trzech parametrów. To jest jeden zestaw, taki właśnie, który używa RR, FR i Q. I drugie podejście. Thomsona musimy trochę przesunąć. Z RO jest prościej. A no i Thomson, jeszcze trzeba przywrócić Thomsona. Thomsona znam na pamięć, ale Wam też nie polecam, żebyście się nie wiem, uczyli tego na pamięć. Znam na pamięć, bo tak często używałem, że sam wszedł mi do głowy, ale spokojnie można mieć na kartce. Nawet prawo Ohma można mieć na kartce, bo co to szkodzi. I teraz spróbujmy popatrzeć na to. Dlaczego to podejście nam daje więcej niż... może najpierw zacznijmy od RO, bo mniej zmiennych. Dlaczego to podejście daje nam pewną przewagę nad czystym Thomsonem? Dlatego, że jeżeli teraz odtworzę obwód rezonansowy, a nie, tutaj miało być na niebiesko, ano dlatego, że sam obwód rezonansowy ma tutaj takiego psuja w postaci RR-a, ale jeszcze
i to jest psuj wewnętrzny, własny, wynikający z cewki. Ale jeszcze będzie jakieś obciążenie. Praktycznie zawsze jest jakieś obciążenie, czyli to obciążenie to może być, nie wiem, jakiś rodzaj wtórnika, który będzie później. I niestety, już nie będę tego teraz tłumaczył, ale nie liczcie na to, że możecie tutaj na dużych częstotliwościach dać wtórnik, który nie obciąża obwodu rezonansowego, czyli jego RO, które wnosi tutaj, jest pomijalne, pomijalnie duże. Niestety tak nie jest. Jak uzyskacie, bo ja wiem, 5 kilo, to super. I przyjmijmy właśnie coś takiego, żebym mógł Wam wytłumaczyć, dlaczego to jest, dlaczego ta para, dlaczego wyliczanie w ten sposób to, takiej pary, czy tak ma sens. Bo zobaczcie, jeżeli RO, wiem, jakie jestem w stanie uzyskać, wiem, że otoczenie w jakiś sposób, czy to wtórnik, czy coś innego w generatorze Kolpitza, to będzie rezystancja wejściowa przetransformowana tam wejścia wzmacniacza rezonansowego. Coś będzie. Jeżeli teraz wiem, że to jest 5 kilo i teraz zobaczcie, no, narysowałem zerem, więc jednak posłużę się tą wersją. Jeżeli bym założył złe wartości L i C, to może mi wyjść tak, że RR będzie na przykład 100 kilo. I wtedy ja tu zakładam, że 100 kilo, załóżmy, bo tak strzeliłem po prostu w ciemno i policzyłem Thompsonem do tego, policzyłem jakąś parę, biorąc przypadkowo jedną z wartości albo L, albo C. I wyszło mi, że RR tak naprawdę tego, albo inaczej, RO, czyli pierwiastek z L przez C, który mi wyszedł z przypadkowego strzału i do liczenia Thompsonem drugiej impedancji, czyli przyjąłem L, wyliczyłem C na przykład. Niech będzie to, będzie jednak prościej na tym. Trudno się to tłumaczy, więc nie miejcie pretensji, że tak trochę się miotam. RO wyszło 5 kilo, przyjmijmy dla uproszczenia, żeby było łatwo mi pokazać, co się będzie działo. To jest 5 kilo i teraz nawet jeżeli cewka jest po prostu idealna, nawet jeżeli cewka jest idealna i ma dobroć 1000, takich nie ma, to zobaczcie, RO jest 5 kilo, RO jest 5 kilo, to i cewka być może ma dobroć rzeczywistą, nie wiem, 10, to mam nadzieję, że widzicie, że w tym momencie o dobroci całego obwodu nie ma co marzyć. Ponieważ jeżeli popatrzcie na to, jeżeli dobroć ma być wysoka, to RR musi być wyraźnie większy niż RO. Jeżeli RO tutaj wskoczyło, jest też 5 kilo, to dobroć wychodzi 1. I bo głównym składnikiem psucia będzie będzie RO. Cholera, akurat jest źle dobrane nazwy zmiennych. No, akurat nazwa elementu. Jeżeli nawet cewka jest idealna i samo RR jest, nie wiem, megaom, RO, ale RO jest 5 kilo i RO, tak policzyliśmy, taką wzięliśmy parę L i C, że RO wyszło 5 kilo, to dobroć jest 1. To ta para L i C jest do wyrzucenia, prawda? Bo to był strzał w ciemno. Zresztą chyba zaraz jeszcze pokażę Wam, chociaż już jest, jak zwykle nagadałem się, już jest 45 minut, więc chyba trzeba będzie kończyć, żeby Was nie zamęczyć na śmierć. A, kolega z pracy młodszy podpowiedział mi, że przecież no studenci przeważnie to już dawno wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, to podpowiadam właśnie za radą Michała. Michał, pozdrawiam. Można oglądać takiego nudnego faceta z prędkością dwa razy na przykład większą. YouTube daje taką możliwość i wtedy głos jest jeszcze zrozumiały, ale leci dużo szybciej, więc jak ktoś nadąża, to włącza szybciej. Szkoda, że Wam nie powiedziałem na początku.
będę kończył, a przykłady takiego błędnego liczenia strzelania w ciemno podam przy kolejnej okazji. Więc jak pracujemy z tymi wzorami? Czy z takim, czy z takim? Z taką wersją, czy z taką? Przyjmujemy jakieś Q i jakieś RL. Załóżmy, że spodziewamy się, że cewka sama z siebie będzie miała dobroć 100. I mówimy tak, no 100 to będzie miała sama cewka, ale otoczenie mi to zepsuje, tę dobroć, więc wydaje mi się, że realną dobrocią, którą mogę uzyskać, jest 30. Przyjmijmy taką parę. Może zacznę od tej cewki. QL powiedzmy, że jest 100. No to w takim razie myślę, że po zepsuciu jej przez jeszcze obciążenie, jakieś zewnętrzne efekty, Q obwodu będzie 30. Częstotliwość, powiedzmy, że na której chcę pracować, jest załóżmy 50 MHz. Cały filtr ma pracować na 50 MHz. I teraz właściwie mogę powiedzieć, no dobra, teraz wiem, że obciążenie, wiem, że tutaj jest najtrudniejsze do wytłumaczenia i najważniejsze, ale już za to ostatnia kwestia. Wiem, że obciążenie będzie miało około 5 kΩ, tak jak tutaj przyjąłem. Czyli ten psuj zewnętrzny będzie miał 5 kΩ. No to w takim razie, jeżeli przyjmę RO, przepraszam, RR, 1 kΩ, to wtedy będę stosunkowo niezależny od tego psuja. Czyli jeżeli przyjmę RR 1 kΩ, to 5 kΩ nie będzie miało specjalnie nic do gadania i mam w ten sposób większą szansę utrzymania wysokich Q. Bo jeżeli zdam się na łaskę RO, no to wtedy RO mi popsuje dobroć i już tego się nie da dużej dobroci uzyskać. W związku z tym przyjmę takie RR, w tym momencie RO ma mało do gadania, dodaje się równolegle, ale to będzie zamiast kiloma, będzie tam 0,8 kiloma. To jeszcze jest do wytrzymania. I teraz te parametry, o ten i ten, wstawiam do tych wzorów. Uwaga, jak już się zdecydowałem na te parametry, to zetrę, żeby nie myliło. Przyjmuję takie Q, takie F, w ogóle to jest pierwotny parametr, pewnie z niego żeśmy zaczęli, bo chcieliśmy mieć filtr na 50 MHz. Przyjmuję takie parametry, RR przyjmuję po prostu w miarę możliwości, wyraźnie mniejsze od RO, RR wyraźnie mniejsze od spodziewanego RO. I teraz wstawiam to do tego wzoru, wstawiam to do tego wzoru i liczę. Uwaga, nie zmienia się koni w trakcie przeprawy, czyli nie zmieniamy decyzji w trakcie. Czyli jak już przyjęliśmy te trzy parametry, muszą się pojawić one takie same tu, inaczej wyjdzie bzdura. To musi być dokładnie tu RR kilo, tu RR 1 kilo. Tu FR 50 MHz i tutaj FR, o, FR 50 MHz i tutaj Q30 oraz tutaj Q30. Nie można tego zmienić w trakcie. Liczę elicę i na wszelki wypadek jeszcze, ponieważ ja się często mylę w obliczeniach, sprawdzam wzorem Thomsona, czy wyszła częstotliwość taka, jaką chciałem. Jeżeli para jest prawidłowa, elicę, no to sprawdzę, czy na pewno wyszło 50 MHz. Jak wyszło, czyli tam może wyjść oczywiście po zaokrągleniach nie 50, tylko 49 i 9 MHz albo 50,01, to tym się nie przejmujemy, znaczy, że obliczenie przebiegło poprawnie. I w ten sposób unikam takich sytuacji, kiedy mam nieprawdopodobne jakieś wymagania na RR. Bo teraz zobaczcie, gdybym strzelił w ciemno i przyjąłbym taki obwód rezonansowy, że RR wyszłoby 100 kg i wtedy dla 100 kg dobroć jest 30, albo dobroć jest dla 100 kg nawet 100. Co z tego, jeżeli RO zgasi mi z tych 100 kg kompletnie, będzie 20 razy niższa
tym momencie dobroć po dołożeniu obwodu rezonansowego. A jeżeli dobroć była 100, to jeszcze przez 20 razy mniej, to jest jeszcze całkiem nieźle, bo po 5, prawda? Ale jeżeli dobroć była pierwotna 30 albo 40 nawet i spadło ze 100 kilo, równoległe RO zrobiło 5 kilo, no to nie ma co zbierać. Dobroć jest na poziomie jedynki, czyli bardzo słabo. To dlatego stosuję właśnie te wzory. One nie dają takiego pstryknięcia, że o, teraz już jest łatwo. Trzeba wyczuć, jak tego używać, ale to bardzo wyraźnie zawęża pole, że tak powiem, manewru, odrzucając kompletnie nierealne wartości RO i RR-a i Q, które wychodziłoby ze strzału takiego zupełnie swobodnego, bo no, oczywiście możemy powiedzieć, że jeszcze tym zamknę, możemy powiedzieć, nie ma sensu przyjmować, przyjmować do realizacji wyników, w których na przykład indukcyjność wyszła 0,5 nH albo pojemność wyszła 0,1 pikofarada. Pewnie, że nie ma sensu i to każdy rozsądny elektronik potwierdzi. Natomiast to jest jeszcze za mało, czyli unikanie takich super małych wartości, które są no, nierealne technicznie, to jest jeszcze wyraźnie za mało, żeby zrobić sensowny obwód rezonansowy przy używaniu rzeczywistych elementów, które ten obwód otaczają. I stąd wynika pewien zakres, który mi w generatorach na przykład wychodzi, zakres na RO. To uprzedzam wypadki, już zaraz kończę, że wychodzi na przykład w jakimś generatorze, że RO powinno się mieścić między powiedzmy 30 a 200 ohmów. I wtedy wiem, że jeżeli się zmieszczę, to całkiem spory przedział, między 30 a 200 ohmów zmieści się RO, to ten generator będzie pracował. A jak spróbuję zrobić obwód rezonansowy na RO kiloohm albo na RO 1 ohm, to nie będzie pracował i już. I to właśnie dzięki tym wzorom, albo z tym podejściem, albo z tym podejściem, w zależności od sytuacji, jaką wiedzą dysponujemy, to używamy tego lub tego i to jest no, zawsze coś. To nie jest idealne rozwiązanie, takie łatwe i do połknięcia jak witamina C, ale jakoś to umożliwia trafienie we właściwą parę LC. Myślę, że strasznie Was zmęczyłem. Przykro mi, przepraszam, ale no nie wydaje mi się, żebym mógł to pominąć. Następny wykład z tej serii, no przypominam, że tak czy siak to jest zaawansowany temat, zdecydowanie dla cierpliwych i mocnych, twardych elektroników. Mam nadzieję, że te nudy opłacą się Wam o tyle, że no, spróbuję pokazać właśnie, że można na tej podstawie zaprojektować generator LC, a to jest umiejętność stosunkowo rzadka. Aczkolwiek tak czy siak, pomimo tych nawet wspomagaczy w tych wzorów, uprzedzam, generator LC, taki typowy Colpitz, jest bardzo trudny. To na dzisiaj tyle. Do widzenia, do następnego razu.